Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 56. sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski. Proszę radnych o wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie w celu sprawdzenia obecności. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że głosowania radnych będą się odbywały za pomocą tabletów. Przypominam o rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych, w skrócie zwanym RODO, wskazującym na ochronę danych osobowych osób fizycznych. Sesja jest rejestrowana, transmitowana i archiwizowana na stronie internetowej gminy. Osoba ujawniająca dane osobowe niezgodnie z prawem ponosi pełną odpowiedzialność za ich upublicznianie. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam panią wójt Raisę Rejecką, zastępcę wójta pana Anatola Filipiuka, sekretarza gminy panią Monikę Dmitruk, skarbnika gminy panią Annę Nesteru, kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej panią Barbarę Car, kierownika referatu inwestycji gospodarki komunalnej pana Piotra Chryniewickiego, panią adwokat Agnieszkę Dowgier, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów gminy Bielsk Podlaski, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz prezesów jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Bielsk Podlaski, mieszkańców gminy oraz wszystkich oglądających transmisję za pośrednictwem internetu. Witam również media publiczne. Zawiadomienie o zwołaniu dzisiejszej sesji wraz z propozycją porządku obrad oraz projektami uchwał wszyscy radni otrzymali w formie elektronicznej. Materiały będące przedmiotem dzisiejszej sesji zostały zgodnie ze statutem gminy zaopiniowane przez Komisję Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 marca bieżącego roku. Przedłożone wnioski uzyskały pozytywną opinię. Czytam proponowany porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 54. sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2024 roku. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 55. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 4 marca 2024 roku. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim za 2023 rok. Punkt szósty, sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Bielsk Podlaski za 2023 rok. Punkt siódmy, powzięcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ofert i trybu ich pobierania, jak również szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług. Punkt ósmy. Po wzięciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt dziewiąty. Po wzięciu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bielsk Podlaski na lata 2024-2031. Punkt 10. Po wzięciu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielsk Podlaski. Punkt 11. Po wzięciu uchwały w sprawie podziału sołectwa Plutycze i otworzenia sołectwa Jacewicze. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 24 lutego 2024 roku do dnia 27 marca 2024 roku. Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych.
Punkt 14 odpowiedzi na interpelacje. Punkt 15 wolne wnioski i informacje. Punkt 16 zamknięcie sesji. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie za, przeciw lub wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Stwierdzam, że głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Rada Gminna przyjęła porządek 56. sesji Rady Gminy Bielsk-Podlaski. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 54. sesji Rady Gminy Bielsk-Podlaski z dnia 26 lutego 2024 roku. Protokół z 54. sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2024 roku został sporządzony, doręczony radnym w formie elektronicznej i udostępniony do wglądu w pokoju 113 Urzędu Gminy. Radni nie zgłosili na piśmie uwag do protokołu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 54. sesji Rady Gminy Bielsk-Podlaski z dnia 26 lutego 2004 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie za, przeciw lub wstrzymuję się oraz podnieść rękę. Stwierdzam, że głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Rada Gminy przyjęła protokół. Kolejny punkt 4. Przyjęcie protokołu z 55. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielsk-Podlaski z dnia 4 marca 2024 roku. Protokół z 55. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 4 marca 2024 roku został sporządzony, doręczony radnym w formie elektronicznej i udostępniony do wglądu w pokoju 113 Urzędu Gminy. Radni nie zgłosili na piśmie uwag do protokołu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 55. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielsk-Podlaski z dnia 4 marca 2024 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie oraz podniesienie ręki. Protokół został przyjęty, głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kolejny punkt 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Podlaskim za 2023 rok. Sprawozdanie przygotowane przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Barbarę Czar jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do sprawozdania? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem. Kolejny punkt 6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Bielsk-Podlaski za 2023 rok. Sprawozdanie przygotowane zostało również przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej panią Barbarę Czar. Jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do sprawozdania? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem. Kolejny punkt 7. Po wzięciu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, jak również szczegółowych warunków przyznawania wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług. Projekt uchwały oprócz dotychczas realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług mieszkańcom gminy przewiduje również usługi sąsiedzkie jako nową formę pomocy osobom potrzebującym. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w tej sprawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie oraz podniesienie ręki. Stwierdzam, że głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Rada Gminy przyjęła uchwałę. Kolejny punkt 8. Po wzięciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Komisje nie wniosły żadnych uwag do proponowanych zmian. O przedstawienie wniosku proszę panią skarbnik Annę Nesteruk. Przedstawię zmiany wprowadzone w budżecie gminy na 2024 rok. Na podstawie pisma ministra finansów zwiększa się o kwotę 12 703 zł plan dochodów w dziale 758 różne rozliczenia środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz plan wydatków w dziale 801 Świata i Wychowanie na wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od tych wynagrodzeń. Na podstawie pisma wojewody podlaskiego w sprawie zmian w dotacjach celowych w dziale 855 rodzina zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W związku ze złożonym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa o kwotę 9830 zł na zakup usług zakwaterowania oraz na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 336 zł na zapewnienie posiłków w szkole dla dzieci z Ukrainy. W związku z przyznaną przez województwo podlaskie pomocą finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy realizowanego w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna Wieś w dziale 921 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 tysięcy zł i plan wydatków o kwotę 108 tysięcy zł na realizację tego zadania oraz otrzymanej dotacji na realizację zadania pod nazwą wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki w dziale 600 Transport i Łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 tysięcy zł i plan wydatków na realizację tego zadania o kwotę 522 tysiące zł. Na podstawie pisma kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piesku Podlaskim w dziale 855 Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 881 zł na zakup usług, a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na zakup materiału. Na podstawie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gminie Kościelnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 319 zł w dziale Oświata i Wychowanie na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na podstawie pism dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 107 786 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku, o którym mowa w artykule 223 ustawy o finansach publicznych, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 200 zł. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu. W dziale 600 transport i łączność zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Bańki o kwotę 300 000 i na zadanie pod nazwą wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Zawady o kwotę 200 000, a zwiększa się o kwotę 300 000 plan na zadanie pod nazwą przebudowa dróg gminnych w gminie Bies Podlaski. W dziale 750 administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 686 zł na składki naliczane od wynagrodzeń i o kwotę 25 000 na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 28 794 zł oraz plan wydatków majątkowych na zakup drukarek do urzędu o kwotę 25 000 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 502 zł plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się o tę kwotę plan na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale 900 Ochrona środowiska i gospodarki wodnej zwiększa się plan wydatków o 1000 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000 na zakup energii. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w związku ze zmianami wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 11 383 zł oraz o kwotę 8 912 zł plan wydatków na zakup usług oraz w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 20 295 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2031. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze w tej kwestii? Nie widzę. Czy są uwagi do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie za, przeciw lub wstrzymują się oraz podniesienie ręki. Stwierdzam, że głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Rada Gminy przyjęła uchwałę. Kolejny punkt 9. Po wzięciu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bielsk Podlaski na lata 2024-2031. Komisje nie wniosły żadnych uwag do proponowanych zmian. Zaproponowane zmiany zostały uwzględnione w wypowiedzi pani skarbnik w poprzednim punkcie. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Stwierdzam, że głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Rada Gminy przyjęła uchwałę. Kolejny punkt 10. Po wzięciu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielsk Podlaski. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielsk Podlaski jest przyjmowany co roku. Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, których rezultaty zostały opisane we wniosku wójta gminy. Czy są pytania do projektu uchwały?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie oraz podniesienie ręki. Stwierdzam, że głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Rada Gminy przyjęła uchwałę. Kolejny punkt 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Plutycze i utworzenia sołectwa Jacewicze. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek mieszkańców wsi Jacewicze, którzy utworzenia odrębnego sołectwa uzasadniają między innymi brakiem więzi społecznych z mieszkańcami wsi Plutycze oraz potrzebują wyłonienia ze swojego środowiska przedstawiciela, sołtysa reprezentującego i zabiegającego o sprawy istotne dla mieszkańców Jacewicz. W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy gminy w swoich opiniach przychylili się do wniosku mieszkańców Jacewicze. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie oraz podniesienie ręki. Stwierdzam, że głosów za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 2 głosy. Rada Gminy przyjęła uchwałę. Kolejny punkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 24 lutego 2024 roku do dnia 27 marca 2024 roku. Sprawozdania radni otrzymali w formie elektronicznej. O jego przedstawienie proszę panią wójt Raisę Rejecką. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj mamy troszkę taką uroczystą sesję związaną z tym, że być może już będzie to w tej kadencji właśnie ta ostatnia. Chociaż kadencja trwa jeszcze do 30 kwietnia. Na początek, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Sołtysi, zapomniałam o Was, przepraszam, to jakby zwyczajnie, że zawsze jesteście, to tak to wyszło, przepraszam bardzo. Zgodnie z kalendarzem wyborczym Gminna Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim do dnia 4 marca przyjęła zgłoszenia kandydatów na radnych Rady Gminy Bielsk Podlaski, a do dnia 14 marca przyjęła zgłoszenia kandydatów na wójta gminy Bielsk Podlaski. Przedstawię informację na temat zarejestrowanych komitetów. Kandydatów na radnych Rady Gminy Bielsk Podlaski oraz kandydatów na wójta Gminy Bielsk Podlaski zarejestrowały następujące komitety wyborcze. Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie, pełnomocnik wyborczy pan Marek Martyniuk. Komitet zarejestrował kandydatów na radnych w 14 okręgach wyborczych. Kandydatem na wójta gminy z tego komitetu jest Raisa Rajecka. Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Koalicja Bielska, pełnomocnik wyborczy Jan Opaliński. Komitet zarejestrował kandydatów na radnych w 3 okręgach wyborczych. Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Jakoniuka, pełnomocnik wyborczy Ewelina Jakoniuk. Komitet zarejestrował kandydata na radnego w 1 okręgu wyborczym. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólne Dobro, pełnomocnik wyborczy Krzysztof Linke. Komitet zarejestrował kandydatów na radnych w 11 okręgach wyborczych. Kandydatem na wójta gminy z tego komitetu jest pan Walenty Korycki. Komitet Wyborczy Wyborców Swoi Radni. Pełnomocnik wyborczy pan Jan Mordań. Komitet zarejestrował kandydatów na radnych w 9 okręgach wyborczych. Kandydatem na wójta gminy z tego komitetu jest pani Julita Jarmoc. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, pełnomocnik wyborczy Mariusz Władysław Miętus. Komitet zarejestrował kandydata na radnego w 1 okręgu wyborczym. Jeszcze przypomnę o sposobie głosowania. Na karcie do głosowania w wyborach wójta gminy należy postawić znak X w kratce przy nazwisku wybranego jednego kandydata. Na karcie do głosowania w wyborach do Rady Gminy należy postawić znak X w
kratce przy nazwisku wybranego jednego kandydata w danym okręgu wyborczym. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, przybyli goście. Przedstawię sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wielkopodlaski w okresie międzysesyjnym od 24 lutego do 27 marca 2024 roku. W zakresie spraw prowadzonych przez referat organizacyjny i spraw obywatelskich. Na pobyt stały zameldowano 26 osób, wymeldowano 10. Odnotowano 3 urodzenia i 7 zgonów. Przyjęto 56 wniosków o nadanie numeru, wydanie dowodu osobistego oraz 10 wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL. Nadano 3 numery PESEL obcokrajowcom. Wydano 5 zarządzeń wójta gminy. Wydano 1 opinię wójta gminy w zakresie wiarygodności oświadczeń świadków potwierdzających czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. W dniu 13 marca 2024 roku odbyło się poświęcenie wyremontowanej drogi we wsi Krzywa. W dniu 17 marca 2024 roku w Urzędzie Gminy Bielsk-Podlaski odbył się jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyło 11 par, którym zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2 pary z 60-letnim pożyciem małżeńskim. Wszyscy jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. W jednostkach OSP Pasynki, Ploski, Augustowo, Bańki, Knorozy, Knorydy, Łubin Kościelny, Orzechowicze, Pieliki i Stryki odbyły się zebrania sprawozdawcze za 2023 rok. Podczas zebrań zgłoszono m.in. potrzebę uzupełnienia sprzętu w jednostkach. Strażakom ochotnikom wydano 17 skierowań na badania okresowe. Rodzicom dowożącym dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół wypłacono zwrot kosztów dowożenia za miesiąc luty 2024 w łącznej kwocie 12 886 zł 90 groszy. Podano do publicznej wiadomości obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach wójta gminy Bielsk-Podlaski, obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku-Podlaskim z dnia 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielsk-Podlaski, obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku-Podlaskim z dnia 18 marca 2024 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym numer 2, obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Podlaskim z dnia 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Podlaskim, obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie spraw prowadzonych przez referat finansowy wystawiono 35 zaświadczeń o użytkach rolnych, hektarach przeliczeniowych oraz 18 zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatku. Wydano 99 decyzji zmieniających wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 decyzji w sprawie zwolnienia z podatku rolnego z kupna gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego. Potwierdzono 1 umowę dzierżawy. Przyjęto 3 korekty deklaracji na podatek rolny, 7 korekt deklaracji na podatek leśny i 3 deklaracje na podatek od środków transportowych na 2024 rok. Wydano 1032 decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych. Wystawiono 35 faktur za najem i dzierżawę budynków i nieruchomości gminnych, 239 faktur za wodę i ścieki oraz 10 faktur za usługi wodno-kanalizacyjne. Wystawiono 2 zaświadczenia o wynagradzaniu i przekazano 1 informację do Urzędu Skarbowego. Sporządzono i wysłano do PFRON-u informację miesięczną o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za luty 2024. Sporządzono sprawozdanie budżetowe miesięczne za luty 2024. Przekazano do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatku od towarów i usług VAT za miesiąc luty 2024. Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, które przyjęto zarządzeniem nr 23 przez 2024 wójta gminy Bielsk-Podlaski z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za rok 2023
oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Bielsk-Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2023 roku. Sprawozdanie przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy Bielsk-Podlaski. Sporządzono i wysłano do RIO bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia. W związku z otrzymanymi pismami ministra finansów i wojewody podlaskiego oraz na podstawie analiz wykonania budżetu zarządzeniami wójta z dnia 28 lutego 2024 roku wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2024 rok. Zarządzenie wraz z uzasadnieniem zostało opublikowane na stronie BIP gminy Bielsk-Podlaski. W okresie od 1 stycznia do 25 marca 2024 roku gmina Bielsk-Podlaski otrzymała odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych w obrębie gruntów wsi Haćki 26 270 zł i 49 groszy netto, Widowo 17 628 zł i 4 grosze netto, Broniwicze 71 494 zł 76 groszy netto, Augustowo 69 060 zł 98 groszy netto i Hołody 123 554 zł i 27 groszy. W zakresie spraw prowadzonych przez referat rolnictwa i gospodarki przestrzennej podano do publicznej wiadomości jedno ogłoszenie o przetargu na sprzedaż w kotłach oraz ustalono dwóch nabywców w drodze bezprzetargowej na sprzedaż gruntów w Pilikach oraz lokal w Bielsku Podlaskim. Przedłużono 5 umów dzierżawy. Dokonano aktualizacji 5 czynszów dotyczących dzierżawy nieruchomości. Wprowadzono jedną zmianę w ewidencji gruntów. Wydano 3 opinie w sprawie podziału nieruchomości. Nadano numery porządkowe 5 nieruchomościom. Wydano jedno zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości. Wszczęto 8 postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wydano 7 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy. 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Prowadzono 4 postępowania w sprawie wydania decyzji. Przyjęto 30 zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew, jedną decyzję wydano na usunięcie oraz sporządzono jeden wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie. Prowadzono 2 postępowania w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie. Odłowiono 5 bezdomnych psów. Dokonano analizy 23 aktów notarialnych pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zarejestrowano 18 zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano jednego wpisu w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, 2 zmiany wpisu, 2 wpisy o wznowienie działalności, 3 wpisy o zawieszenie działalności oraz dokonano 1 wykreślenie wpisu z ewidencji. Wydano 42 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Wydano 3 zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, 11 postanowień w sprawie opiniowania planów łowieckich. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Łubinie Kościelnym. Sporządzono 1 wniosek o wydanie zezwoleń na usunięcie tam bobrowych. Zarejestrowano i wprowadzono do bazy azbestowej 9 deklaracji o przystąpieniu do programu utylizacji azbestu. Za pośrednictwem bazy azbestowej przesłano Marszałkowi Województwa Podlaskiego raport roczny dotyczący wyrobów zawierających azbest. Naliczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przyjętych 45 deklaracji. Złożono wniosek do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej o przeprowadzenie zamówienia na dokończenie prac związanych z usunięciem nielegalnego wysypiska odpadów na działce nr 87/1 obręb Hryniewicze Małe. Złożono wniosek o przeprowadzenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie gminy Bielsk-Podlaski. Na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego wydano opinię w sprawie wydania zezwolenia firmie R Eko z siedzibą w Hryniewiczach Dużych 33 bez dnia 18 września na przetwarzanie odpadów oraz poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R5 poprzez wypełnienie terenu niekorzystnie przekształconego wyrobiska poeksploatacyjnego zlokalizowane w obrębie gruntów działki 381/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Augustowo.
Wydano 42 decyzje w sprawie przyznania pomocy de minimis w związku z realizacją zadania pod nazwą usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielsk Podlaski. Na wniosek firmy Koma z siedzibą w Ełku wydano zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w dniu 14 marca 2024 roku gmina Bielsk Podlaski podpisała umowę z firmą Kaczanowski Jarosław Kaczanowski na zadanie pod nazwą Dostawa kruszywa naturalnego dla potrzeb gminy Bielsk Podlaski w 2024 roku na kwotę 579 702 zł 32 grosze. W dniu 26 marca 2024 roku gmina Bielsk Podlaski dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty projektu pod nazwą Przebudowa dróg gminnych w gminie Bielsk Podlaski dofinansowanego z programu rządowego Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Jest to oferta numer 1 złożona przez firmę Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk. Spółka cywilna za cenę oferowaną brutto 7 296 707 zł i 3 grosze. W ramach inwestycji przybudowane zostaną następujące odcinki dróg gminnych. Remont drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Brześcianka. Przebudowa drogi gminnej Zawady Pietrzykowo-Wyszki. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Piliki przy boisku. Modernizacja drogi gminnej Hryniewicze Małe, droga krajowa nr 19. W dniu 26 marca 2024 roku gmina Bielsk Podlaski ogłosiła przetarg na zadanie pod nazwą Oczyszczanie wyrobiska we wsi Hryniewicze Małe, gmina Bielsk Podlaski. Wydano 5 decyzji uzgadniających lokalizację urządzenia w pasie drogowym w miejscowościach Pieliki, Pietrzykowo-Wyszki, Ploski, Kotły i Stołowacz. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w miejscowościach Bańki, Hołody, Widowo i Pieliki. W dniu 5 marca 2024 roku gmina Bielsk Podlaski podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym, modernizacja świetlicy we wsi Truski, modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku, przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę z firmą projektowanie i nadzór budowlany magister inżynier Antoni Krzysztof Romanowski z miejscowości Bielsk Podlaski. W dniu 5 marca 2024 roku nastąpił również odbiór zadania pod nazwą Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Bielsk Podlaski. W dniu 25 marca 2024 roku gmina Bielsk Podlaski dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Dostawa zewnętrznego ogrodzenia dla gminy Bielsk Podlaski. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Centrum Ogrodzeń AZ Jolanta Pietrzykowska z miejscowości Łubin Kościelny za cenę 80 004 zł 96 groszy brutto. Ogrodzenie działek z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach Hryniewicze Duże, Pietrzykowo-Gołąbki, Treszczotki, Zawady, Hołody oraz Brama Wjazdowa w Nałogach. Z budżetu województwa podlaskiego gminie Bielsk Podlaski przyznano dotację w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki w kwocie 400 tysięcy złotych. Natomiast w ramach programu Odnowy Wsi województwa podlaskiego Kreatywna Wieś na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorodzy w kwocie 30 tysięcy złotych. Dzisiaj właśnie na godzinę 14 jesteśmy zaproszone razem z panią skarbnik do podpisania umowy na to zadanie. Przyjęto 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wypłacono 2 dodatki mieszkaniowe. Przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podpisano 18 porozumień na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzono prace przy naprawie i utrzymaniu dróg gminnych, karczowaniu krzaków oraz prace porządkowe. Wydano 18 warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 14 warunków przyłącza wodociągowego w miejscowościach Augustowo, Bielsk Podlaski ulica Daniłowicza, Brześcianka, Dubiarzyn, Knorydy, Lewki, Parcewo, Pieliki, Ploski, Rajsk, Widowo. 4 warunki przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Augustowo, Widowo, Grabowiec i Parcewo.
W zakresie spraw prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim przypominam, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Także bardzo proszę sołtysów o przekazywanie takiej informacji. Dodatek osłonowy. Pierwsze wypłaty zostały już w dniu dzisiejszym przelane na rachunki bankowe. Szanowni Państwo, w związku z tym, że kończymy kadencję, zarówno ja jako wójt, ale też i radni, i za jakiś czas kadencja też się skończy, dla sołtysów, na to jeszcze trzeba troszkę poczekać, to chciałabym teraz przedstawić taką dość krótką prezentację o tym, co zrobiliśmy w tej kadencji, czyli w latach 2018-2024. Proszę Państwa, zacznę od... Złośliwość rzeczy martwych, tak zawsze jest. Zacznę od administracji. Wszyscy tu obecni, ale i ci, którzy oglądają nas w tej chwili, podejrzewam na żywo, znają nasz urząd dokładnie, więc nie będę przedstawiała, jak wygląda i struktura zatrudnienia, bo to wszystko jest oczywiste. Nie będę przedstawiała też, jakie zadania wykonujemy. Pokusiłam się tylko o podsumowanie i poprosiłam kierowników referatów i pracowników podsumowanie, ile to decyzji zostało wydanych w latach 2018-2024. I tak jak Państwo widzicie, referat organizacyjny 728, finansowy 66 892. Tu wiadomo, to są decyzje podatkowe i decyzje akcyzowe. Referat rolnictwa 2089, referat inwestycji gospodarki komunalnej 1249. W sumie daje nam to 70 958 wydanych decyzji, a jak sami Państwo wiecie, przy wydawaniu decyzji prowadzone jest całe postępowanie administracyjne, więc to jest bardzo dużo kartek papieru, tak bym to nazwała. No oczywiście oprócz wydawanych decyzji jest jeszcze bardzo dużo innych spraw, które załatwiamy i z informacji, które przekazują mi petenci przychodzący do naszego urzędu, wynika, że pracownicy pracują solidnie, rzetelnie, grzecznie. Także ja bardzo dziękuję w tym momencie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za to, że tak właśnie jest postrzegany nasz urząd. I chcę stwierdzić, że nasz urząd na pewno jest przyjazny dla każdego, kto go odwiedza. Jeżeli chodzi o liczby mieszkańców naszej gminy, to sami Państwo widzicie, rok 2019 6601 osób, a rok 2024 6378. Także tu jest, no niestety, tendencja spadkowa, ale bardzo się cieszę, że do przyległych miejscowości, które należą tutaj do przyległych miejscowości, do miasta Bielsk Podlaski. Intensywna jest rozbudowa, bardzo dużo osób chce mieszkać na terenie naszej gminy, więc można powiedzieć, że to jest też gmina przyjazna dla naszych przyszłych mieszkańców. Jeżeli chodzi o urodzenia, to proszę bardzo, w 19 roku 73, a w roku 2023 53. No zgony niestety mniej więcej plasują się na tym samym poziomie, czyli rok 2019 141, a rok 2023 139 osób. Najczęściej nadawane imiona dla chłopców Szymon, Jan, dla dziewczynek Hanna i Zofia, a najrzadziej to Makary i Noe, i Aurelia i Sopia. Pary małżeńskie, którym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w tym czasie nadał odznaczenia, medale za długoletnie pożycie, to jest 50 lat, i inni jubilaci otrzymali życzenia od wójta gminy. I tak, jeżeli chodzi o pożycie małżeńskie, 50-lecie Złote Gody, to jest 100 par, 60-lecie 29 par w tym okresie, 70-lecie mieliśmy też dwie pary, które świętowały swój jubileusz. 7 osób obchodziło jubileusz
100 lat życia. Gmina Bielsk Podlaski ma dwie szkoły funkcjonujące na jej terenie. Jest to szkoła podstawowa w Augustowie i szkoła podstawowa imieniem Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym. Jeżeli chodzi o uczniów w szkołach, to tak plasowało się od 318 do 355, a w oddziałach przedszkolnych przy tych szkołach od 107 do 158 dzieci. Klub sportowy Tur 2 Pieliki istnieje od bardzo dawna, z wielką tradycją. Chłopcy grają na boisku, które jest zlokalizowane w miejscowości Piliki. Na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły artystyczne, zespół Łuna i zespół Rodyna. Koła gospodyń wiejskich. Na terenie gminy funkcjonuje 12 kół gospodyń wiejskich. I tak, w Grabowcu, Hołodzianki w Hołodach, koło gospodyń wiejskich w Husakach, koło gospodyń wiejskich we wsi Stołowa, Czwoszki, koło gospodyń wiejskich w Nałogach, w Knorydach Knoryckie Smaczki, w Lewkach Rajanki w Rajsku, koło gospodyń wiejskich Orzeszki Foriu w Orzechowiczach, koło gospodyń wiejskich w Sakach prosto z serca, koło gospodyń wiejskich w Strykach Strykowianki i Szanelki w Szastałach. W naszej gminie funkcjonuje również klub Senior Plus. Klub ten Senior Plus funkcjonuje w miejscowości Łubin Rudołty. Powstał w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-20. Działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo fajnie ze sobą współpracują panie, które uczęszczają do tego klubu i nadal chcą integrować się i cieszyć się już takim seniorskim życiem. Jeżeli chodzi o zadania z zakresu pomocy społecznej, to w tym okresie, czyli w latach 18 czy 19-23, wydanych zostało łącznie z środków własnych z gminy 5 726 948 zł 35 groszy, a dotacje otrzymane to 42 019 165 zł i 71 groszy. Tu widzicie, na jakie cele były przekazywane środki finansowe. I cóż, Gminny Ośrodek w tych latach, jakie realizował zadania, więc czyste powietrze, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, ustawa Za życiem, program pomocowy żywieniowy, dalej jest dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych, elektryczny i preferencyjny węgla. Jeżeli chodzi o finanse gminy, to dochody od 26 milionów 700 do 51 milionów 700, prawie 52. Wydatki 27 milionów, mówię już tak bez tych pozostałych cyfr, i 44 miliony, prawie 45. Zadłużenie na chwilę obecną to jest to kwota 6 063 053 zł. Ochotnicze straże pożarne. Zarejestrowanych ochotniczych straży pożarnych mamy na terenie gminy 16, aktywnych jest 12. I mamy tu obecnych prezesów tych straży. Jakie robiliśmy zakupy w tym okresie? Więc zakup samochodu dla OSP Augustowo. Tu widzicie Państwo, jaka wartość. Dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 377 610 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 tysięcy, środki ubezpieczeniowe też 50 tysięcy. No i był oczywiście wkład własny gminy. OSP Stryki, zakup i montaż garażu 79 290 złotych, to środki z gminy. OSP Łubin Kościelny, środki pochodziły także z Wojewódzkiego Funduszu, z Narodowego Funduszu, Nadleśnictwo Bielsk także, budżet gminy, Fundusz Sołecki był przeznaczony oraz były indywidualne jeszcze zbiórki.
OSP Ploski, zakup łodzi ratowniczej 69 500, otrzymaliśmy dotację od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 55, a środki własne to 14 500. Samochód OSP Knorydy 260 000, dotacja z budżetu gminy 200, województwo podlaskie 40, Fundacja Orlen 10 i OSP Knorydy też zbiórki 10 000. OSP Bańki, zakup i montaż garażu na samochód 132 202 zł i 17 groszy. Są to środki z budżetu. W ostatnim czasie zakup ubrań dla Knoryd, OSP Knorydy, OSP Augustowo, OSP Pieliki, OSP Plocki za kwotę 22 208 zł. Środki własne gminy 7200, a kwota 15 000 to jest województwo podlaskie. Otrzymaliśmy także samochód dla OSP Ploski, było oficjalne przekazanie w Komendzie Wojewódzkiej. Nieodpłatnie otrzymaliśmy Nissan Navara, jest to samochód, który jest niezbędny do przewożenia wcześniej zakupionej łodzi. Przypominam, że Ploski też zostały włączone w zeszłym roku do systemu ratowniczo-gaśniczego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na przechowywanie i tej łodzi, i samochodu OSP Ploski otrzymało środki zewnętrzne w wysokości 24 500 i został wybudowany garaż. Ja w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim strażakom ochotnikom, bo bez was nie byłoby realizacji tych wszystkich inwestycji, ponieważ tu bardzo dużo jest waszego wkładu, waszej robocizny, a przede wszystkim waszej chęci. Wszystkie jednostki wykazują się wielką, wielką aktywnością, żeby wspomagać Urząd Gminy przy realizacji każdej inwestycji. Także proszę przekazać podziękowania druhom ode mnie i od pracowników urzędu. Jakie inwestycje wykonaliśmy? Rok 2018, Haćki, droga. Już nie będę czytała kwot, bo państwo wszyscy widzicie. To jest przebudowa, rozbudowa i przebudowa remizy we wsi Hołody. Remont częściowy tych pomieszczeń w Świetlicach, w Chryniewiczach Małych, w Orzechowiczach, w Chryniewiczach Dużych. Oczywiście tu są zdjęcia przykładowe, nie ma tu wszystkich zdjęć, także proszę jakby nie szukać tego zdjęcia ze swojej miejscowości. Remont Świetlicy Wiejskiej we wsi Husaki, we wsi Plutycze, we wsi Rajki. Dalej rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Plocki, Chryniewicze Małe, Haćki i Augustowo. Budowa placów zabaw w miejscowościach Chryniewicze Duże, Proniewicze, siłowni zewnętrznych w Pielikach i w Łubinie. Tutaj otrzymywaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. We wsi Nałogi środki własne gminy, w Grabowcu środki z budżetu województwa podlaskiego również otrzymaliśmy w ramach programu Odnowa Wsi. Zakupiliśmy samochód ciężarowy MAN w 19 roku, już teraz państwo widzicie. Wybudowaliśmy linię wodociągową w obrębie gruntu wsi Truski, Skrzypki Małe, Pieliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk. Otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 1 187 781 zł. Świetlica w Kotłach przebudowana. Dalej ośrodek kulturalno-edukacyjny we wsi Zubowo wybudowany. Remont, przebudowa drogi we wsi Lewki. Kupiliśmy kolejny samochód do naszej bazy transportowej, samochód Iveco. Remontowaliśmy tą salę, na której dzisiaj państwo też jesteście, Urzędu Gminy. Przebudowa drogi gminnej Rajsk-Haćki. Otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych 896 072 grosze. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze. Oświetlenie napowietrzne we wsi Rzepniewo. Senior Plus,
remont budynku w Łubinie Rudołtym. Też otrzymaliśmy kwotę 150 tysięcy na remont tego budynku. Rok 2020, droga Hołody-Ogrodniki, Fundusz Dróg Samorządowych 413 254,66 zł. Przebudowa drogi gminnej we wsi Orzechowicze. Też otrzymaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku 210 166,20 zł. Remont drogi Bielsk Podlaski Dubiarzyn, tu również wsparcie finansowe 611 549,24 zł. Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 530 022,96 zł. A otrzymaliśmy dofinansowania 302 113 zł i 8 groszy. Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki. Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w Bielsku Podlaskim, w Pomie. Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Ogrodnikach, w Widowie, Siłowni Augustowo i Proniewicze. Otrzymaliśmy kwotę 42 951,77 zł. Zakupiliśmy ciągnik rolniczy wraz z kosiarką do obkaszania poboczy. Urządzenia rekreacyjne we wsiach Dubiarzyn, Ploski i Piliki. I 21 rok, budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo-Gołąbki. Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na centrum aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży. I tu dostaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 345 273,35 zł. Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Też dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 469 457,11 zł. I znów urządzenia na place zabaw. Co roku staramy się każdą wieś uzbrajać po to, żeby już istniał i plac zabaw, i siłownia zewnętrzna, bo takie są oczekiwania mieszkańców. Przebudowa przepompowni ścieków w Widowie. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej w Ploskach. Tutaj otrzymaliśmy 125 600 zł z funduszu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Dostawa i montaż i zakup kontenera biurowo-socjalnego we wsi Zawady. Przebudowa drogi we wsi Knorozy do cmentarza na odcinku Knorozy-Sobótka. Oczywiście wiem o tym, że trzeba by było tą drogę doprowadzić już aż do miejscowości Sobótka. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się to zrobić. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk 100 tysięcy złotych. Modernizacja świetlicy i przebudowa we wsi Knorydy. Otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 400 tysięcy. Łączny koszt to 614 137 zł. Dodam tylko, że wszystkie świetlice i wszystkie remizy tam, gdzie funkcjonują jednostki ochotniczych straży pożarnych i koła gospodyń wiejskich, to służą nie tylko mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom, ale też wspaniała jest współpraca pomiędzy właśnie tymi jednostkami i kołami gospodyń wiejskich, tymi podmiotami. Przebudowa, modernizacja we wsi Nałogi, świetlicy. Zakupiliśmy kosiarkę do krzaków. Zakupiliśmy też autobusy do dowożenia uczniów w gminie Bielsk Podlaski, bo proszę Państwa, oprócz tych wydawanych decyzji, to gmina prowadzi na bieżąco swoje działanie w różnym zakresie, między innymi my jako gmina dowozimy dzieci z terenu naszej gminy do tych dwóch szkół i wszystkie nasze samochody, czyli 5 autobusów i bus, przejeżdżają w ciągu dnia 1400 km, przywożąc i odwożąc dzieci do szkoły. Także między innymi to jest też nasze zadanie.
naprawa elewacji zewnętrznej oraz schodów budynku Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku, remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mokre, modernizacja dróg na działkach w miejscowości Sobótka i Orlanka, termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Deniski. Tu otrzymaliśmy 17 591 zł i 67 groszy z programu Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego, Kreatywna Wieś. Urządzenia znowu dostarczaliśmy do miejscowości Chraboły i Deniski. Hołody Chrniewicze Małe, kotły, saki, krzywa, pasynki, stryki. Otrzymaliśmy także projekt grantowy dla mieszkańców gminy Bielsk Podlaski dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, kwota 1 250 522 zł 43 grosze. W 2023 roku dostawa zewnętrznego ogrodzenia panelowego dla gminy Bielsk Podlaski, Łubin Kościelny, Widowo, Sobótka, Malinowo, Stołowacz. Przebudowa drogi gminnej, odcinek Knorydy-Knorydy-Gaj, inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców, a także przez nas bardzo oczekiwana ze względu na to, że tu nasz autobus jeździ i zabiera dzieci z miejscowości Knorydy-Gaj. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 2 235 256 zł i 24 grosze. Świetlica wiejska, modernizacja w ogrodnikach, budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 2 885 141 zł i 40 groszy, środki własne gminy 58 880 zł i 44 grosze. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielsk wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg. I tak, przebudowa drogi gminnej odcinek Podbiele granica gminy, to z granica gminy z gminą Orla. Przebudowa drogi gminnej odcinek Bolesty, kolonia Bolesty. Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej. Całość tego zadania to kwota 6 450 429 zł 38 groszy. Rządowy Fundusz Polski Ład 4 702 zł 702 500 zł i środki własne 1 747 979 zł i 38 groszy. Modernizacja trwa w tej chwili świetlicy we wsi Malinowo. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy to trwające inwestycje, rozbudowa drogi gminnej Rajsk-Plutycze od drogi powiatowej, rozbudowa drogi gminnej na działce 330 i podziały działki na odcinku Korzyno-Hukowicze. Wartość tych inwestycji to 4 702 500 zł z Polskiego Ładu, a środki własne 794 050 zł 48 groszy Urząd Gminy, a cała wartość to 5 496 550 zł i 48 groszy. Dostawa urządzeń rekreacyjnych Ploski, Ogrodniki, Stryki, przebudowa przepompowni ścieków w Łubinie Kościelnym, modernizacja trwająca świetlicy wiejskiej we wsi Stołowacz, termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Chrniewicze Duże. Tutaj otrzymaliśmy też dofinansowanie 30 tysięcy jako program odnowy wsi województwa podlaskiego, Kreatywna Wieś. Modernizacja świetlicy we wsi Deniski. Remont drogi gminnej miejscowości Krzywa. Otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 383 115 zł 31 groszy. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łoknica i we wsi Chraboły. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie, filia w Ploskach. Dokonaliśmy przebudowy tego budynku. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa to kwota 1 526 273 zł. Na realizację wkład własny gminy 517 186 zł, w tym środki przekazane 358 294 zł w konkursie Rosnąca odporność. Całkowity koszt zadania 2 043 459 zł. I teraz proszę państwa krótkie podsumowanie. Na początek to powiem, że bardzo dziękuję swoim pracownikom za to, że tak umieją pisać wnioski do różnych projektów i że pozyskujemy środki zewnętrzne. Także nie należymy do gmin, które nie pozyskują tych środków zewnętrznych i na pewno umiemy to robić. Świetlice wiejskie i remizy strażackie. Przeprowadzono remonty 23 świetlic, wybudowano 3. Za łączną kwotę 9 271 341 zł, w tym 1 714 435 zł to środki zewnętrzne. Drogi. Wyremontowano i przebudowano 21 km 559 m dróg za łączną kwotę 17 644 775 zł, z tego 9 677 528 zł to środki zewnętrzne. W trakcie realizacji jest przebudowa dróg za łączną kwotę 20 743 257 zł, z tego 17 955 tysięcy to środki zewnętrzne. Łącznie na remonty i przebudowę dróg w okresie ostatniej kadencji wydatkuje się kwotę 38 388 032 zł, z tego 27 632 528 zł to środki zewnętrzne. Place zabaw i siłownie. Wybudowaliśmy 24 place zabaw, 19 siłowni zewnętrznych za łączną kwotę 883 343 zł 62 grosze. 108 688 zł 77 groszy to środki zewnętrzne. Pozyskano fundusze z Rządowego Funduszu Polski Ład, rządowy program odbudowy zabytków dla parafii prawosławnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji. I tak, na remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Podbielu kwota 544 700 zł. Remont cerkwi cmentarnej pod wezwaniem świętego Onufrego w Strykach kwota 490 tysięcy złotych i remont cerkwi parafialnej pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach kwota 468 977 złotych i 32 grosze. Jakich dotacji udzielaliśmy? Proszę państwa, w okresie tej kadencji udzieliliśmy dotacji dla powiatu bielskiego w kwocie 5 661 609 zł i 19 groszy. I jakie to były drogi? Kozły, Podbiele, Dubiarzyn. Dalej była dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej przez rzekę Orlanka. Dokumentacja na drogę z parkingiem w rejonie cmentarza w Łubinie Kościelnym. Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi numer przez rzekę Biała, przebudowa i rozbudowa budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 500 tysięcy złotych, dokumentacja Kozły Podbiele, dokumentacja przez rzekę Strabelka w pobliżu Stołowacza, przebudowa położonego w ciągu drogi mostu przez rzekę Biała, Rajsk, droga do drogi gminnej, następnie dokumentacja na przebudowę ulicy we wsi Łubin Kościelny, poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkoły, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na rzece Strabelka, dalej powiatowa, to mówimy tutaj w stronę Stołowacza, dalej Bielsk Podlaski widowy w zakresie budowy chodnika, remont drogi powiatowej na odcinku Krzywa do drogi wojewódzkiej. Dalej Kozły Podbiele. Państwo tu możecie poczytać. Dalej jest przebudowa ulicy w Łubinie Kościelnym, kolejna. Dokumentacja na rozbudowę.
Dalej jest Bielsk Podlaski Strabla, odcinek Bielsk Podlaski Stołowacz, droga numer 1596 w Strykach, to droga wojewódzka, do drogi wojewódzkiej. Nawierzchnia na odcinku Bielsk Podlaski Strabla, odcinek Bielsk Podlaski Stołowacz. Wykonanie dokumentacji drogi powiatowej Rzepniewo-Chryniewicze Małe. Dokumentacja na przebudowę Stołowacz-Mulawicze, dokumentacja na przebudowę Miękisze w kierunku granicy powiatu, rozbudowa drogi powiatowej Podbiele-Dubiarzyn i drogi powiatowej Bielsk Podlaski-Parcewo. Urzędowi Miasta również udzieliliśmy dotacji na rewitalizację Bielskiego Domu Kultury i Kina Znicz na cele kulturalne i też jest to kwota 500 tysięcy złotych. Inwestycje inne to dla województwa podlaskiego udzieliliśmy dotacji za kwotę 229 514 złotych 48 groszy. Jest to remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Wyszki, Topczewo, Chodyszewo, Nowe Piekuty w miejscowości Augustowo. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprzedniej sesji, udzielaliśmy też takiej dotacji na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Augustowo. Dla gminy Orla również udzieliliśmy dotacji 193 865 zł. To jest budowa studni głębinowej na terenie przy pompowni wody w miejscowości Olekrze. Gminnej Bibliotece Publicznej, tak jak wspominałam, udzieliliśmy dotacji w wysokości 517 186 zł. Proszę Państwa, niektórzy z nas otrzymali taką publikację, którą wydaje nasz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i w tej publikacji dotyczącej akurat powiatu bielskiego chcę pokazać, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nasze gminy należące do naszego powiatu. Troszkę tutaj zdjęcia się może pomieszały. Miasto Bielsk Podlaski z województwa podlaskiego, z budżetu województwa podlaskiego na zadania przez to województwo przekazywane otrzymały 36 milionów 100 tysięcy złotych. Gmina Bielsk Podlaski otrzymała 13 milionów złotych. Miasto Brańsk otrzymało 6 milionów 700. Gmina Brańsk 8 milionów 100. Gmina Rudka 3,5 miliona, gmina Orla 11 milionów, gmina Boćki 14,6 miliona i na tym bym zakończyła. Także w tym rankingu, który przedstawiło województwo podlaskie, Urząd Marszałkowski, jesteśmy na trzecim miejscu w naszym powiecie, jeżeli chodzi o otrzymane środki z budżetu województwa podlaskiego. Bardzo dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję radnym, bardzo dziękuję sołtysom. Proszę przekazać podziękowania również mieszkańcom. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, dziękuję strażakom. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tych działaniach, w tej kadencji, która mija. Bo bez waszej pomocy nie byłoby zrealizowanych w większości tych inwestycji. Oczywiście w ramach tych środków, które nazywają się z budżetu gminy, są też wasze środki z waszego funduszu sołeckiego, ale te środki pochodzą też z budżetu gminy. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. No i ponieważ podziękowania muszą się kończyć różą, która jest królową, to dzisiaj państwo otrzymacie od nas, od Rady Gminy i od wójta gminy, od pracowników taką różę, która ma być wieczna, bo mam nadzieję, że nie zepsuje się. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz poproszę pana przewodniczącego. Dziękuję. I pana wiceprzewodniczącego. Pierwszą różę otrzyma pan przewodniczący, a później będzie wręczał dalej. Bardzo za wszystko.
Zapraszam pana Jerzego Bajenę, pana Andrzeja Borowskiego, pana Cara Mikołaja, pana Hilkiewicza Jerzego i pana Gałuszewskiego Walentego. Zapraszamy pana Kiryluka Mikołaja, panią Korszak Alinę, pana Kowalczuka Jana, panią Kruk Alinę i pana Misiuka Albina. Zapraszamy pana Onacika Jerzego, pana Pac Jerzego, panią Tkaczuk Lucynę i pana Tymińskiego Anatola Grzegorza. A teraz zapraszamy przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, koła gospodyń wiejskich w Grabowcu, koła gospodyń wiejskich w Hołodach Hołodzianki, koła gospodyń wiejskich w Husakach, koła gospodyń wiejskich w Knorydach Knoryckie Smaczki, koła gospodyń wiejskich w Lewkach, koła gospodyń wiejskich w Nałogach.
Zapraszamy przedstawicieli kół gospodyń wiejskich w Orzechowiczach Orzeszki for You, w Rajsku Rajanki, w Sakach Prosto z Serca, w Stołowaczu Foszki, w Strykach Strykowianki oraz w Szastałach Szanelki. Zapraszamy prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych OSP Augustowo, OSP Bańki, OSP Hołody, OSP Knorozy, OSP Knorydy, OSP Łubin Kościelny. Zapraszamy przedstawicieli i prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych w Orzechowiczach, w Parcewie, w Pasynkach, w Pilikach, w Ploskach i w Strykach. A teraz zapraszamy sołtysów sołectw Augustowo, Bańki, Bolesty, Brześcianka, Chraboły.
Zapraszamy sołtysów z sołectw Grabowiec, Haćki, Hołodo, Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe i Rzepniewo. Zapraszamy sołtysów sołectw Husaki, Knorozy, Knorydy, Kotły, Biała Orlanka, Kozły Rajki. Zapraszamy sołtysów sołectw Krzywa, Lewki, Łoknica, Łubin Kościelny, Łubin Rudołty. Zapraszamy sołtysów sołectw Malinowo, Miękisze, Mokre, Nałogi, Ogrodniki. Zapraszamy sołtysów sołectw Orzechowicze, Parcewo, Pasynki, Pietrzykowo-Gołąbki, Pietrzykowo-Wyszki, Piliki i Dobromil.
Zapraszamy sołtysów sołectw Pilipki, Ploski, Rajsk, Saki, Sierakowizna. Zapraszamy sołtysów sołectw Skrzypki Duże, Skrzypki Małe, Sobótka, Stołowacz, Stryki. Zapraszamy sołtysów sołectw Szastały, Treszczotki, Truski, Widowo i Zubowo. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za pracę w ostatniej kadencji. I jeszcze taka informacja, że w naszej gminie jest 61 miejscowości, 52 sołectwa i na obecną chwilę sołtysek kobiet jest 25, więc prawie że pół na pół, ale mimo wszystko mężczyzn jest troszkę więcej o jednego. Wszystkiego dobrego, ponieważ
Zbliżają się święta, bardzo ważne święta. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i do zobaczenia, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójt za przedstawienie sprawozdania z tej kadencji. I przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje, zapytania radnych. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje ani zapytania radnych. Kolejny punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje. W związku z brakiem interpelacji nie było również odpowiedzi. Punkt 15 brzmi wolne wnioski i informacje. Skoro już jestem przy głosie, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim państwu życzyć dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Spędźcie te święta w gronie rodzinnym, w spokoju i w zdrowiu. Wszystkiego dobrego. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. 16 punkt brzmi zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 56. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo za przybycie.